W dzisiejszym filmie opowiem, jakie korzyści zdrowotne możemy osiągnąć włączając do diety gorzką czekoladę i obecne w niej kakao. Wskażę również, po jaką porcję tych produktów sięgać, aby wzmocnić swój organizm. Przy okazji powiem też, czym się kierować podczas wyboru odpowiedniej czekolady lub kakao. Zapraszam do oglądania. Zacznę od właściwości zdrowotnych kakao i gorzkiej czekolady. Do korzyści zdrowotnych wynikających z regularnego spożywania kakao i gorzkiej czekolady należy zaliczyć działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. W literaturze naukowej znajdziemy wiele publikacji, które potwierdzają takie właściwości. Ich autorzy dowiedli, że częste sięganie po kakao i gorzką czekoladę może skutkować obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi nawet o 4,5 mm słupa rtęci. Co więcej, produkty te przyczyniają się również do redukcji rozkurczowego ciśnienia średnio o 2,5 jednostki, a to oznacza zadowalającą skuteczność działania. Jednocześnie kakao wykazuje też działanie prewencyjne w kontekście nadciśnienia tętniczego. Jak wykazali badacze, spożywanie kakao w formie czekolady wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia o 11%. Przy okazji wyjaśnię Państwu, jak to się dzieje, że kakao i gorzka czekolada korzystnie regulują nasze ciśnienie. Przede wszystkim wynika to z tego, że związki obecne w tych produktach przyczyniają się do powstawania w naszym organizmie śródbłąkowego tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, a to właśnie sprzyja obniżeniu ciśnienia. Co więcej, eksperci zauważyli, że spożywanie omawianych produktów prowadzi do zmniejszenia sztywności tętnic. Stają się one bardziej elastyczne, co również ma pozytywny wpływ na regulację ciśnienia krwi. Dodatkowo polifenole, czyli składniki o właściwościach przeciwutleniających, które znajdują się w kakao, hamują aktywność enzymu konwertującego angiotensynę. Mówiąc prostszymi słowami, polifenole sprawiają, że w naszym organizmie nie dochodzi do uaktywnienia pewnych hormonów, które obkurczają tętnicę i w ten sposób powodują wzrost ciśnienia krwi. Tu jako ciekawostkę dodam, że dokładnie takie samo działanie wykazują niektóre leki podawane pacjentom z nadciśnieniem tętniczym. Mówimy wówczas o tak zwanych inhibitorach konwertazy angiotensyny. Przykładami leków z tej grupy są kaptopryl, benazepryl i enalapryl. Można więc powiedzieć, że kakao i gorzka czekolada są naturalnym lekarstwem na nadciśnienie, choć dla pewności chciałbym podkreślić, że oczywiście nie można nimi zastępować leków, jeśli takowe zostały nam przepisane przez lekarza. Niemniej, jeśli zmagają się Państwo z nadciśnieniem tętniczym, to warto nawet codziennie sięgać po wspomniane produkty. Na tym jednak nie kończy się pozytywny wpływ gorzkiej czekolady i kakao na układ krążenia. Produkty te mogą ochronić nas przed wieloma chorobami sercowo-naczyniowymi. Dla przykładu, praca naukowa z 2016 roku, którą opublikowano na łamach renomowanego czasopisma Heart, dowiodła, że regularne sięganie po czekoladę wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca o 10%. Co więcej, w tej samej pracy jej autorzy odnotowali, że spożywanie co najmniej 3-4 porcji czekolady tygodniowo zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego o 13%. Dodatkowo włączenie gorzkiej czekolady do diety jest dobrym sposobem, aby ustrzec się przed udarem mózgu. Jak pokazują wyniki badań, częstość występowania udarów mózgu u osób, które spożywają wysokiej ilości czekolady, jest niższa o 16% w porównaniu do osób, które tylko sporadycznie jedzą tego typu produkty. Na spożywaniu czekolady mogą zyskać nie tylko osoby borykające się z problemami kardiologicznymi, ale również osoby zmagające się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Mam tu na myśli szczególnie osoby z cukrzycą typu drugiego i insulinoopornością. Na podstawie badań naukowcy dowiedli, że spożywanie gorzkiej czekolady i kakao prowadzi do redukcji poziomu glukozy we krwi średnio o niemal 7 mg na decylitr. Można uznać to za jak najbardziej zadowalający wynik. Jest to spowodowane m.in. tym, że związki obecne w kakao na drodze różnych przemian biochemicznych sprawiają, że następuje zwiększone wchłanianie glukozy z krwi do tkanek, czyli cukier nie zalega nam w naczyniach krwionośnych, tylko z większą łatwością trafia do komórek naszego organizmu, które wykorzystują go na własne potrzeby. Tu dopowiem, że wcale nie jest to błaha sprawa, ponieważ wysoki poziom glukozy utrzymujący się przez dłuższy czas w naczyniach krwionośnych powoduje ich uszkodzenie. Jeśli mowa o cukrzycy, to od razu też wspomnę, że gorzka czekolada może działać tu prewencyjnie, czyli zapobiegać rozwojowi tej choroby. Badacze zauważyli, że regularne spożywanie kakao wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu drugiego aż o 25%. W tym momencie pozwolę sobie zrobić mały przerywnik, aby zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu do jeszcze większej liczby osób, którym moje filmy również mogłyby pomóc w dbaniu o zdrowie.
Wystarczy, jeśli klikną Państwo teraz przycisk subskrybuj, który znajduje się tuż pod filmem, a następnie dzwoneczek, który pojawi się zaraz obok. Te dwa kliknięcia sprawią, że wspólnie jeszcze bardziej będziemy poszerzać naszą społeczność. Z góry dziękuję za pomoc. Gorzka czekolada i kakao mogą wzmacniać również nasze funkcje poznawcze. Istnieją przesłanki naukowe, które wskazują, że sięganie po te produkty może być dobrą praktyką, aby poprawić pamięć przestrzenną. Wynika to z tego, że związki biologicznie aktywne znajdujące się w tych produktach zwiększają plastyczność mózgu. Mówiąc mniej fachowym językiem, składniki te sprzyjają powstawaniu nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, a to właśnie może skutkować usprawnieniem działania mózgu. Co więcej, przy okazji też wspomnę, że polifenole obecne w kakao powodują zwiększenie przepływu krwi do istoty szarej mózgu. Ze względu na taki mechanizm działania, naukowcy sugerują, że regularne jedzenie kakao i gorzkiej czekolady to dobry sposób na to, aby zapobiec rozwojowi demencji. Wielu osobom czekolada kojarzy się z produktem, który poprawia nastrój. Wobec tego myślę, że dla niektórych z Państwa nie będzie tajemnicą, gdy powiem, że gorzka czekolada wykazuje działanie przeciwdepresyjne. W jednym z badań z udziałem ponad 13,5 tysiąca uczestników eksperci zauważyli, że u osób, które zgłaszały spożywanie gorzkiej czekolady, ryzyko wystąpienia klinicznych objawów depresji było aż o 70% niższe w porównaniu do osób, u których gorzka czekolada nie znalazła uznania. Jednocześnie to, co jest ważne odnotowania, to, że taki efekt zdrowotny nie został stwierdzony w przypadku innych rodzajów czekolady, w tym na przykład czekolady mlecznej. Ogólnie istnieje wiele mechanizmów, poprzez które spożywanie czekolady może zapobiec wystąpieniu depresji lub złagodzeniu jej przebiegu. Dla przykładu gorzka czekolada zawiera szereg składników psychoaktywnych, w tym analogi anandamidu, które dają efekt euforii, zbliżony do efektu uzyskanego po zastosowaniu kanabinoidów z konopi. Dodatkowo w gorzkiej czekoladzie znajdziemy też związek o nazwie fenyloetyloamina. To właśnie ten składnik jest przyczyną uwalniania beta-endorfin w naszym organizmie, które są określane mianem hormonów szczęścia. Co więcej, wspomniana fenyloetyloamina sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu dopaminy, która to z kolei motywuje nas do działania. Warto też wspomnieć o tym, że kakao i gorzką czekoladę możemy zaliczyć do produktów o działaniu przeciwzapalnym. Wynika to z tego, że polifenole znajdujące się w tych produktach mogą przyczyniać się do zahamowania nadmiernej aktywności monocytów i neutrofili. Tu tylko dodam, że monocyty i neutrofile to cząsteczki krążące w naszym ciele, które są zaangażowane w powstawanie stanu zapalnego. Dodatkowo w badaniu z 2018 roku eksperci zauważyli, że spożywanie gorzkiej czekolady przez osoby z cukrzycą spowodowało obniżenie poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne w skrócie CRP, czynnik martwicy nowotworu, który jest zapisywany jako TNF-alfa oraz interleukina 6. Wobec tego, jeśli ktoś z Państwa z jakiegoś powodu stosuje dietę przeciwzapalną, to warto, aby było w niej miejsce na wspomniane kakao lub gorzką czekoladę. Na początku 2022 roku ukazała się praca naukowa, w której badacze udowodnili, że gorzka czekolada wywiera też działanie prebiotyczne. Oznacza to, że wpływa korzystnie na rozwój dobroczynnych dla zdrowia bakterii jelitowych. Biorąc pod uwagę, że flora bakteryjna jelit ma niepodważalnie znaczący wpływ na nasz organizm, to wspomnianą właściwość gorzkiej czekolady można uznać za istotną zaletę. Przygotowując się do dzisiejszego materiału, znalazłem też prace badawcze, które dowodzą, że korzyści ze stosowania kakao i gorzkiej czekolady mogą czerpać również osoby zmagające się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach pokazały, że stosowanie kakao może zmniejszać nasilenie wspomnianej dolegliwości. Głównie jest to związane z działaniem przeciwutleniającym związków obecnych w tym produkcie. Tu jednak dla rzetelności materiału muszę podkreślić, że takie pozytywne wnioski płyną z badań wykonanych na modelach zwierzęcych. Stąd nie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na pewno takie działanie będzie miało miejsce w przypadku ludzi. Jednak są ku temu przesłanki i uważam, że jeśli mamy stłuszczoną wątrobę, to nie ma co czekać na wyniki badań z udziałem ludzi, których być może nigdy się nawet nie doczekamy, tylko po prostu warto włączyć ten produkt do diety. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu.
Omawiając wartości zdrowotne gorzkiej czekolady, warto też wspomnieć o tym, że w jednej porcji, czyli w 5 kostkach o wadze 7 g, mamy aż 80 mg magnezu. Oznacza to, że taka ilość gorzkiej czekolady pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na magnez w 20-25%. Jest to o tyle ważne, że wielu z nas nie dostarcza zalecanych ilości magnezu. Co więcej, możliwe, że nawet co druga osoba zmaga się z niedoborem tego składnika. Stąd włączenie gorzkiej czekolady do diety nie tylko dostarcza nam właściwości zdrowotnych, o których powiedziałem w dzisiejszym filmie, ale również pozwala wysycić nasz organizm magnezem. Przy okazji, jeśli interesują się Państwo tym składnikiem, to na moim kanale znajdą Państwo film, w którym mówię, jak uzupełniać braki magnezu i jakie objawy mogą wskazywać na jego deficyt. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Dla jasności przekazu dodam też, że źródłem magnezu w gorzkiej czekoladzie jest oczywiście kakao. Stąd i samo kakao jest bardzo dobrym źródłem tego pierwiastka. W 2 łyżkach kakao znajduje się aż 100 mg magnezu. Mówiąc o walorach spożywania kakao i gorzkiej czekolady, dla zrównoważenia przekazu należałoby również wspomnieć o negatywnej stronie tych produktów. Jednak szczerze powiem, że trudno się tu doszukiwać jakichkolwiek skutków ubocznych. Oczywiście mowa o spożywaniu kakao i gorzkiej czekolady w zalecanych ilościach. Istnieją pewne przesłanki, że składniki obecne w kakao obniżają napięcie dolnego zwieracza przełyku, a to oznacza, że na przykład gorzka czekolada może sprzyjać chorobie refluksowej przełyku i powodować zgagę. Jednakże w przeprowadzonych badaniach takie działanie nie zostało jednoznacznie potwierdzone. Osobiście znam kilka przypadków, że kakao lub gorzka czekolada rzeczywiście nasilały refluks, jednak nie mogę powiedzieć, że jest to zasadą. Podobnie ma się sytuacja z bólami głowy. Otóż składniki obecne w gorzkiej czekoladzie, takie jak teobromina i fenyloetyloamina, mogą wyzwalać ataki migreny. Nie wdając się w szczegóły, cząsteczki te powodują m.in. rozszerzenie naczyń krwionośnych w mózgu i mogą prowadzić do mikroobrzęków opon mózgowo-rdzeniowych, a to właśnie przyczynia się do wystąpienia bólów głowy. Na potrzeby niniejszego opracowania dotarłem do obszernej pracy naukowej, w której jej autorzy przeanalizowali 23 badania w powyższym temacie. Na ich podstawie badacze pokazali, że spożywanie czekolady wiązało się z wyzwoleniem migreny u stosunkowo niewielkiego odsetka osób. Wspomniany problem dotykał od około 1,5-33% badanych. Wobec tych informacji można powiedzieć, że jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o wyzwalanie bólów głowy u osób z migreną. Niemniej nie można powiedzieć, że jest to zasadą, a raczej jest to kwestia wysoce indywidualna. Zapewne zastanawiają się Państwo, ile spożywać kakao i gorzkiej czekolady, aby osiągnąć zauważalne korzyści zdrowotne. Jeśli chodzi o kakao, to ja polecam regularnie sięgać po 1 lub 2 łyżki dziennie. Jednak zwracam uwagę, aby to było prawdziwe kakao i żeby nie pomylić go z kakao instant, czy inaczej kakao rozpuszczalnym lub napojem kakaowym, które bardzo często w składzie mają dodatek cukru. Właściwie w tego typu produktach cukier zwykle znajduje się na pierwszym miejscu w składzie. Jedynym składnikiem kakao, po które należy sięgać, powinno być kakao. Jeśli chodzi zaś o gorzką czekoladę, to polecam wybierać czekoladę o jak najwyższej zawartości kakao, najlepiej minimum 70%. Taką czekoladę dobrze jest spożywać regularnie w ilości około 25-30 g dziennie. Jako górną granicę można przyjąć sobie 50 g. Zakładając, że standardowa tabliczka gorzkiej czekolady waży 100 g, wówczas powinna nam ona wystarczyć na 2-4 dni. Przy okazji, jeśli chcieliby Państwo poznać jeszcze inne produkty, które podobnie jak kakao i gorzką czekoladę zaliczam do najzdrowszych elementów diety, po które dobrze jest sięgać jak najczęściej, to zachęcam Państwa do obejrzenia filmu, który właśnie pojawił się na Państwa ekranach. Podaję w nim listę 10 wyjątkowo wartościowych pozycji. Oczywiście jedną z nich są bohaterowie niniejszego materiału. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.